Tak brzmiał nokturn Aleksandra Borodina. Tak jak tutaj Państwo na pewno zauważyli, że instrumenty zupełnie inaczej zostały wykorzystane. Każdy miał swój moment solistyczny, kiedy mógł się popisać. Też pięknie tutaj właśnie można było usłyszeć, czym te instrumenty się różnią, że skrzypce brzmią dość wysoko, wiolonczela ma takie głębokie, niskie brzmienie. Z kolei tutaj altówka bardzo pięknie też pokazuje, tą środkową część wypełnia bardzo ciepłym, bardzo ładnym brzmieniem. Teraz zostaniemy nadal w Rosji i zagramy kompozycję Piotra Czajkowskiego, również kompozytora romantycznego, który słynął z tego, że komponował balety, czyli komponował muzykę, do której balet tańczył. I na przykład skomponował Dziadka do orzechów, ale także skomponował między innymi Śpiącą Królewnę. My dla Państwa zagramy walc z tego właśnie baletu Śpiąca Królewna. I jeszcze chciałam Państwu wspomnieć o takiej jednej bardzo ważnej rzeczy. Większość utworów, które dzisiaj dla Państwa wykonujemy, są to utwory, które zostały skomponowane na wielką orkiestrę symfoniczną, czyli kilkadziesiąt osób grających na różnych instrumentach, nie tylko smyczkowych, ale również dętych, te utwory wykonują. Natomiast kwartet smyczkowy, taki zespół, który został już wynaleziony kilkaset lat temu, posiada tak szeroki zakres możliwości, że jest w stanie takie utwory Państwu zaprezentować. Jedyny utwór, który zagraliśmy, który był przeznaczony wprost na kwartet smyczkowy, był to właśnie nokturn, który przed chwilą zagraliśmy. A teraz walc Piotra Czajkowskiego z baletu Śpiąca Królewna. Teraz przejdziemy do kompozycji
operowej. Będzie to utwór pochodzący z opery Lakme francuskiego kompozytora Leo Delibes i będzie to jeden z najbardziej znanych fragmentów, a mianowicie duet kwiatowy, który jest wykonywany przez sopran i mezzosopran. W tej roli wystąpią u nas skrzypce. I też jest to jeden z hitów klasycznych, który na pewno Państwo kojarzą, bo utwór ten był bardzo często wykorzystywany w różnych, na przykład, reklamach. Bardzo dziękujemy.
Teraz powrócimy z powrotem do Rosji, ale do kompozytora troszeczkę już późniejszego, dwudziestowiecznego. Będzie to kompozycja Dmitra Szostakowicza. Będzie to walc numer 2, który właśnie w oryginale jest przeznaczony na ogromną orkiestrę smyczkową. I chciałabym, żeby właśnie Państwo posłuchali i zwrócili uwagę, że jednak ten walc, który powstał w XX wieku, jednak różni się stylistycznie od tego, który zagraliśmy z Piotra Czajkowskiego z okresu romantyzmu, walce śpiącej królewny.